Dzień dobry moje drogie byki, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania styczniowego. Kochani, od czego zaczynamy? Zaczynamy od przesłań, czterech przesłań na cały styczeń. Możecie sobie zatem styczeń podzielić na cztery części, równe bądź różne. Następnie sprawdzimy co w miłości i to co nam się pokaże jako informacja miłosna, ja później będę rozwijać w filmach rozszerzonych, do których link poniżej. W filmach dodatkowych oczywiście zajmę się tym, co zawsze, czyli bliźniaczymi płomieniami, bratnimi duszami, relacjami z turbulencją, singlami i będzie rozkład główny, partnerski, tak to nazwijmy. Tu Wy, tu Wasza osoba, wynik, zobaczymy co w myślach, co w sercu, co w działaniu, ale to w filmie dodatkowym. Natomiast tutaj jakby na YouTube w filmie ogólnym po informacjach miłosnych przejdziemy do rozkładu głównego tarotowego. Sprawdzimy przeszłość, teraźniejszość, co w styczniu, czego nie widzisz, drogi byku, co zmierza, jaka wskazówka dla Ciebie na styczeń i na końcu odpowiedź na Twoje pytanie. Zaczynamy. Ważna jest regeneracja dla Was. To jest pierwsza karta, która się tutaj pokazuje. I później, tak jak powiedziałam, uzyskanie takiego spokoju w sobie, wypracowanie takiego spokoju w sobie bez zbędnych działań. Raczej obserwacja otoczenia. Tutaj też możecie się z kimś pogodzić, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Dlaczego? Dlatego, że jakby te małe listki zaczynają kiełkować, ta roślina kiełkuje na zgliszczach, na jakiejś spaleniźnie, na czymś, co jakby zostało utracone, zniszczone, trochę obumarło, powiedziałabym. Więc tutaj jakby w moim odczuciu trzeba dać tej sytuacji czas lub sobie czas, żeby być gotowym i do rozmów być może, okej, albo po prostu, żeby być gotowym energetycznie, żeby czuć się silnym wystarczająco do podjęcia jakichś działań. Więc ta regeneracja to odżywianie u Was w sensie siebie samego, odpoczynek pokazuje się jako istotny. I druga karta jest bardzo to ciekawe, bo druga karta, słuchajcie, ona nam mówi, że drogi byku, tak naprawdę obserwuj, zanim zaczniesz działać, zanim weźmiesz sprawę w swoje ręce, staraj się obserwować otoczenie, raczej przyglądaj się. Przyglądaj się jakby kim osoby w Twoim otoczeniu mogą być dla Ciebie, mogą stać się dla Ciebie, co mają Ci do zaproponowania, tak? Bo to nie może nie być taki czas, żebyś Ty wychodził z jakąś inicjatywą, raczej taki czas przyjmujący, powiedziałabym. Następna karta mówi o tym, o takim bardzo silnym, intuicyjnym połączeniu ze sobą samym, które daje Ci przeświadczenie, drogi byku, i upewnia Cię w jakimś Twoim postanowieniu. Ty po prostu wiesz, że dana osoba odegra ważną rolę w Twoim życiu, wiesz, że dana sytuacja jest dla Ciebie bądź kompletnie nie z Twojej bajki i ta głęboka wiedza, to głębokie przeświadczenie, to jest Twoja intuicja i jakby moim zdaniem też pogodzenie właśnie ze sobą, które pozwala Ci wysnuć jakieś przypuszczenie, które pozwala Ci się utwierdzić w jakimś przekonaniu, więc jeśli wiesz, że coś jest dla Ciebie lub nie, no to też jakby dostosuj tę sytuację, czy też tę wiedzę do panujących warunków, tak bym to określiła, wiesz, drogi byku. Ostatnia karta to jest zaryzykuj, podejdź do krawędzi. Dla mnie to jest takie skojarzenie z kartą głupca, powiem Wam, czasami. Tutaj jakby moim zdaniem to może być ryzyko w miłości, to może być ryzyko, które zechcesz podjąć w jakiejś innej sytuacji, ale to ryzyko jest zniwelowane przez to, moim zdaniem, Twoje głębokie połączenie ze sobą i tą wiedzę, którą w sobie nosisz, to głębokie przeświadczenie, że wiesz, że to jest dla Ciebie. Ta sytuacja, ta osoba, ta relacja. I chociaż innym by się wydawało, że to jest kompletnie jakiś niezbyt dobry pomysł, to Ty wewnątrz wiesz, że tak, to jest dla mnie i dlatego zechcesz zaryzykować. Tak ja to czytam. Zobaczmy, co w miłości. Muszę zobaczyć wiele kart, wiecie, bo tutaj pierwsza karta nie pokazuje nam się najlepiej. W sensie jest jakiegoś rodzaju przywiązanie, tudzież uzależnienie. I to uzależnienie wpływa na Waszą relację, na Waszą sytuację miłosną, to chciałabym powiedzieć.
I teraz tak, to uzależnienie to w dzisiejszych czasach to niekoniecznie są narkotyki, alkohol i tak dalej. To raczej powiedziałabym, że może być to pewnego rodzaju sytuacja, w której po prostu jest coś, co zabiera tobie albo twojej osobie sporo czasu, tym samym na przykład uzależnienie od social mediów, tak? Albo uzależnienie od internetu ogólnie, tak to nazwijmy. I to wpływa jakoś na waszą sytuację romantyczną, na waszą sytuację miłosną. Ja to rozwinę i dopracuję, słuchajcie, dalej. Karta umiarkowania przy tym, czyli ewidentnie, jeśli chodzi o kwestie takich niezdrowych uzależnień, przywiązań do siebie nawzajem, to karta umiarkowania oznacza uzdrowienie właśnie, oznacza detoksykację, tak to nazwijmy. No to się pokazało jako interesujące bardzo dla was byki, jeśli chodzi o życie miłosne. Może być też przyzwyczajenie do jakiegoś rodzaju postawy, które w dłuższej perspektywie nie jest najlepsze dla waszej sytuacji romantycznej i tak naprawdę wydaje mi się, że w styczniu możecie sobie zdać sprawę, że coś, co robiliście lub robił wasz partner, bądź właśnie jakaś postawa była zagrażająca, ryzykowna bądź destrukcyjna, jeśli chodzi o miłość w waszym życiu. I tutaj następuje zmiana, czyli to uświadomienie sobie tej sytuacji, a następnie chęć poprawy, chęć naprawy, chęć detoksykacji, tak jak powiedziałam. Więc na to bym zwróciła uwagę. No, osoby, które są uzależnione od różnego rodzaju substancji psychoaktywnych, od różnego rodzaju, nie wiem, od seksu, od internetu, tak jak wspomniałam już, to wydaje mi się, że tutaj jest szansa na to, żeby wyjść na prostą. Karta umiarkowania bardzo często oznacza miejsca, gdzie dochodzimy do siebie, różnego rodzaju sanatoria, jakbym miała już tak to, że tak powiem, przekuć na miejsce sensu stricte fizyczne. Więc tutaj jest jakaś szansa na to, żeby poprawić sytuację, naprawić coś, ok? Czy to wy, czy po stronie waszej osoby, trudno mi się jakby odnieść jednoznacznie. Wydaje mi się, że będziecie wiedzieć, o co chodzi. Natomiast ta sytuacja, trzeba ją zaakceptować po prostu, przytulić do siebie i chyba sobie z nią poradzić, drogie byki. Wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. To też się wydarzyło w waszym życiu z jakiegoś powodu. Wydaje mi się, że no, może to nie jest zbyt przyjemne dla części z was, ale na pewno jakąś głęboką wiedzę uzyskaliście i doświadczenie w zakresie na przykład radzenia sobie z tego rodzaju sytuacjami. Więc takie informacje w miłości przedziwne. No zobaczymy dalej, słuchajcie, idziemy, słuchajcie. W przeszłości byk ma 9 kielichów, spełnienie marzeń, nagle sytuacja się rozwija zaskakująco, interesująco. 9 kielichów to jest karta, gdzie po prostu czujemy, że nasze życzenie, nasze marzenie ma szansę się zrealizować bądź się spełniło. Wykorzystaliśmy różnego rodzaju zbiegi okoliczności, wykorzystaliśmy różnego rodzaju, tak nazwijmy to, takie sytuacje, gdzie czuliśmy, że wszechświat nam sprzyja i życzenie się spełniło, jakieś marzenie, życzenie się spełniło, był powód do radości. Teraz rycerz mieczy, a teraz byk pokazuje się, nie rycerz mieczy, tylko król mieczy i byk się pokazuje jako ktoś, kto z tego emocjonalnego haju stara się myśleć bardzo logicznie, być bardzo racjonalnym, bardzo chłodnym momentami być może wręcz, bo ten król mieczy jest kimś takim, rzekłabym, bardzo wprost adresującym swoje myśli. Tutaj jakby raczej nie ma mowy o emocjach, one go raczej rozpraszają w życiu, jakby logika jest interesująca dla tego człowieka. To może być ktoś z trygonu powietrza, kto jakby teraz, tu i teraz ma dla was znaczenie, jest dla was ważny. Pokazały nam się bliźnięta, waga, wodnik. Natomiast ogólnie, z naciskiem na wodnika, bo jest to król mieczy, natomiast ogólnie to jest, powiedziałabym, prośba do was, drogie moje byki, żeby starać się podchodzić do spraw bez emocji, w sposób wyważony, szukać rozwiązań, no i jakby mówić prawdę też, bo król mieczy jakby mówi wprost, mówi prawdę, mówi to, co myśli. Zobaczmy, co w styczniu. Karta sądu.
Pokonanie trudności to jest pierwsza sytuacja, pierwsza może i sytuacja, ale pierwsza opcja, która mi przychodzi do głowy. Pokonanie trudności, wyjście z jakiejś trudności, szczególnie przy tej karty, przy tych kartach, które nam się pokazały odnośnie miłości. Taka jest karta sądu. Ona mówi o transformacji, o tym, że udało się właśnie trudności, przeszkody pokonać. Ona też mówi o naszej transformacji emocjonalnej. Chcemy z siebie zrzucić jakiś ciężar, jesteśmy gotowi na to, żeby wybaczyć sobie, wybaczyć komuś i po prostu zacząć żyć być może. Karta sądu oznacza jak dla mnie też takie momenty rozmów bardzo otwartych, takich powiedziałabym poważnych o tyle, że mogą stanowić o przyszłości jakiejś relacji na przykład. Karta sądu może oznaczać, że ktoś do Was wraca, moje drogie byki, po okresie regeneracji, tak? Pamiętajmy ten początek, więc rzeczywiście, jeśli moje drogie panie miałyście w swoim życiu mężczyznę, znaczy partnera uzależnionego, który wychodził z nałogu bądź wychodzi z nałogu, to jest duża szansa, że to tutaj jakby karty sugerują, że to pójdzie w odpowiedni sposób przeprowadzone zostanie i pójdzie w dobrym kierunku, tak? Sąd też dla mnie też prosi o ponowną ocenę jakiejś sytuacji w Waszym życiu, żeby się czemuś przyjrzeć, możecie uznać, że rzeczy wyglądają inaczej niż Wam się wcześniej wydawało, a dla mnie to jest też taka, tak jak powiedziałam, taka energia zrzucenia ciężaru z siebie, wzrastania, odradzania się jak Feniks z popiołów, więc bardzo ciekawe macie czytanie. Zobaczmy dalej, czego nie widzisz, że idzie do Ciebie jakaś dobra wiadomość, tu jest słońce, tu jest radość, tu jest zadowolenie, tu jest sukces, bo to jest słońce, że przyjdzie jasność jakiejś sytuacji. Słońce rozjaśnia wiele rzeczy, to jest też taka energia, gdzie my widzimy jasno, na czym stoimy, widzimy jasno, czego jakby czego doświadczamy, czujemy, być może odczuwamy i tak dalej. No wiemy w każdym razie, na czym stoimy i to jest słońce. Teraz może tego nie widzisz, że przyjdzie ta jasność tej sytuacji konkretnej, że będziesz wiedział, co jest czym na przykład, będziesz wiedział, jakie decyzje podjąć. Słońce, pamiętajmy, mówi o sukcesie również, więc jakby dla części z Was tą kartą sądu może być sytuacja, w której ktoś ponownie ocenia sytuację, wraca do Was z jakąś informacją i dla Was to jest sukces. Dla Was to jest sukces. Co zmierza w Twoją stronę? Osiem była jakaś komunikacja. Osiem była to jest karta komunikacji. To jest również karta podróży. Ktoś Was może chcieć odwiedzić, ktoś z przeszłości dla części z Was. Ktoś z przeszłości, kto wychodzi z jakiegoś uzależnienia, kto wychodzi jest po jakiejś terapii na przykład, to dla części z Was to się tak pokazuje. Pracowała nad sobą ta osoba i ona się tutaj pokazuje jako taka, która pojawia się w styczniu, komunikuje się z Wami, rozmawia z Wami, prowadzi jakieś dyskusje. Ósemka była słuchajcie, jeśli chodzi o to, co zmierza, no to zazwyczaj są to wiadomości w ósemce buław. Jakaś komunikacja właśnie. Ten ktoś będzie bardzo wprost wiedział, czego chce i to też jest w ósemce buław, tak? Bo tu mamy mocno ukierunkowaną energię, słuchajcie. No dobra, zobaczmy, jaka jest dla Was wskazówka. Arcykapłanka, przyglądaj się, kieruj się intuicją. Połączyłabym to drugie byki z tą kartą tutaj o tym głębokim przeświadczeniu o czymś. Tak samo arcykapłanka, bo to jest mniej więcej ta sama energia. Tutaj jakby po prostu kieruj się swoją intuicją i to jest wyświechtane i tak dalej. Natomiast to jest to przeświadczenie o tym, że wiemy o pewnych rzeczach to, co wiemy. Odczuwamy to, co odczuwamy i choćby tysiąc osób nam powiedziało, że jest inaczej, to my wiemy swoje. I trudno nam tę wiedzę zmienić i to przeświadczenie zmienić i udać, że tego nie ma. Więc rzeczywiście intuicja i zaufanie sobie, drogi byku, ma tutaj znaczenie, szczerze mówiąc. Swoim odczuciom, swoim przeczuciom, swoim impulsom i które powiada Ci intuicja. Arcykapłanka oznacza również dla mnie osobę doświadczoną i mądrą, pogodzoną z jakimiś doświadczeniami życiowo, że tak powiem, obeznaną z jasną, z ciemną stroną życia, ale potrafiącą zachować ciszę wtedy i milczenie wtedy, kiedy sytuacja tego wymaga i w ogóle taką tajemniczą, z jakiegoś powodu może nie mówiącą wszystkiego
wszystkim i tak dalej. To jest też takie milczenie bardzo rozumne w energii arcykapłanki, czyli co mam na myśli? Milczę nie dlatego, że się obawiam powiedzieć to, co myślę, ale wiem, że to nie ma sensu na ten moment, bądź to nic nie zmieni, więc po prostu w myśl zasady milczenie jest złotem, ale nie dlatego, że boję się mówić, tylko dlatego, że po prostu wiem, kiedy co powiedzieć. Więc to jest dla Was wskazówka. A teraz Wasze pytanie i później przejdziemy, słuchajcie, do czytania romantycznego. Jeśli chodzi o czytanie romantyczne, to ja rozwinę najpierw ten wątek, a później się skoncentruję już na bliźniaczych płomieniach, bratnich duszach, singlach i relacjach różnego rodzaju. I osoby, które zostawią komentarz pod filmem dodatkowym, miesięcznym, komentarz w postaci ważnego dla siebie, dla Was pytania na styczeń, bądź po prostu komentarz, to ja odpowiem wtedy informacją wspierającą. Nagram dodatkowy film w odpowiedzi na Wasze właśnie komentarze. A teraz, moje drogie byki, pytania. Bardzo proszę. Uwaga, odwróciło mi się samo, niesamowite, i to 10 kielichów. Piękna macie karty. Ja bym powiedziała tak, tu jest szansa na miłość, to jest miłość. 10 kielichów mówi o spełnieniu, pamiętajmy, będziesz zadowolony. Tak, dwójka tych ludzi patrzy w jedną stronę, snuje wspólne plany, więc dla mnie to jest karta na tak. Dziękuję Wam bardzo, życzę Wam cudownego stycznia, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.